Witam wszystkich na dzisiejszym zebraniu na zboru w Chełmie, transmitowanym w internecie. W dniu dzisiejszym będę chciał zakończyć swój wykład, który zacząłem w kwietniu. To będzie część trzecia, już ostatnia tego wykładu. Zacząłem się wtedy wspólnie z braterstwem zastanawiać nad znaczeniem słów zapisanych przez proroka w przypowieściach Salomonowych w 4 rozdziale, a w wersecie 23. Gdzie czytamy: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi. Takiego napomnienia udziela nam tutaj prorok, każe nam strzec swego serca. To jest jeden element tego napomnienia. Drugi element jest, że strzec bardziej niż innych rzeczy, bo człowiek w swoim życiu strzeże różnych rzeczy. Przez strzec znaczy pilnować, dbać, zabiegać. Mamy różne rzeczy, o które dbamy, o które zabiegamy, bo są potrzebne nam do życia i doczesnego, i duchowego. Ale prorok napomina nas, żebyśmy o nasze serce zabiegali bardziej niż o te zwykłe, doczesne rzeczy. I także podaje od razu powód. Jaki jest powód tego napomnienia? Bo z niego żywot pochodzi. Dlatego o serce należy dbać bardziej niż o cokolwiek innego, bo z serca pochodzi z żywot, a z innych rzeczy żywot nie pochodzi. I bez względu na to, jak bardzo byśmy nie zabiegali o te inne rzeczy, to żywota z nich mieć nie będziemy mieli. Możemy zabiegać, dbać o nasze posiadane przez nas rzeczy, o nasz majątek materialny, o nasz dom, ogród czy cokolwiek innego i będziemy z tego jakieś pożytki mieli, na przykład z pożytkiem z zadbanego ogrodu będą własne owoce, warzywa uprawiane przez nas. Jeżeli będziemy dbali o naszą pracę zawodową, no to może z tego wynikać dla nas większe dochody, wyższy poziom życia tego materialnego, przez to, że dbaliśmy o to, przykładaliśmy się do naszej pracy zawodowej, ale życie wieczne z tego pochodzić nie będzie. Z tych rzeczy życia wiecznego nie uzyskamy. Żywot pochodzi tylko i wyłącznie z naszego serca, czyli tylko i wyłącznie dzięki dbaniu o nasze serce, a przez serce rozumiemy uczucia, intencje, motywy, pobudki. O zdbania o te rzeczy możemy uzyskać życie wieczne. Żywot wieczny pochodzi tylko właśnie z tego. Dlatego trzeba o to serce dbać bardziej niż o coś innego. Potrzeba dbania o serce wynika z tego, że sami jesteśmy niedoskonali, w związku z tym mamy pewne grzeszne skłonności, grzeszne pobudki są w nas i musimy się strzec, by nie zawładnęły nami. Wynika też z tego, że jesteśmy otoczeni grzesznymi ludźmi, którzy tak samo jak my są grzeszni i swoim postępowaniem potrafią pobudzać w nas nasze grzeszne skłonności i że żyjemy w grzesznym świecie, który sam z siebie poprzez swoje działanie, poprzez to, co nam prezentuje, poprzez wpływy, jakie z niego emanują, oddziaływują na nas, także pobudza grzeszne rzeczy w nas, więc dlatego musimy strzec swojego serca przed tym, by te wszystkie złe, grzeszne rzeczy nie przejęły kontroli nad naszymi uczuciami, intencjami, motywami i pragnieniami. Dlatego prorok tak bardzo napomina nas do tego, byśmy strzegli swojego serca. Nie jest to wcale proste, strzec swojego serca, dlatego to napomnienie tym bardziej jest na miejscu. Prorok Jeremiasz pisał, że najzdradliwsze jest serce ludzkie i najprzewrotniejsze, któż je pozna, wręcz pyta. Najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze, co pokazuje, że nie jest wcale łatwo tego serca strzec i jeżeli chcemy je ustrzec, to musimy się do tego przykładać. Nasz Pan też mówił, że w dniu tysiąclecia, bo powiedział, że wiele ich rzeczy mi dnia onego, czyli w dniu tysiąclecia, Panie, Panie, i zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wielu cudów nie czynili, a wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz
ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Co też pokazuje, że nasz Pan zapowiedział, że będzie wielu takich, którzy będą działali w Jego imieniu, będą prorokowali, czyli nauczali, występowali publicznie w Jego imieniu, dokonywali wielu cudów, a nasz Pan się do nich nie przyzna wcale, bowiem będą to ci, którzy czynili bezprawie, a byli tylko oszukani przez własne serce, tylko im się wydawało, że służą Bogu i Chrystusowi, gdy tymczasem służyli sobie, światu i szatanowi. Dlatego też trzeba nad tym sercem się zastanowić. My po to mamy ten wykład, byśmy mogli się nad tym zastanowić, że serce jest tym, o co dbać należy najbardziej. W poprzednim wykładzie mówiłem o tym, że wiedza, znajomość Słowa Bożego, znajomość wyjaśnień Słowa Bożego jest rzeczą pożyteczną i dobrą, ale nie najważniejszą w naszym życiu, bowiem serce, nasze uczucia, intencje, pobudki są jeszcze ważniejsze i to nad wszystko, czego ludzie strzegą, my mamy strzec swojego serca przede wszystkim, bo jeżeli będziemy strzegli swojego serca, możemy liczyć na to, że Bóg pomoże nam ustrzec wszystkie inne rzeczy, nasze zrozumienie, abyśmy nie popadli w błąd, pomoże nam pozbyć się różnych błędnych przekonań, jakie przynieśliśmy na ten świat ze sobą lub które rozwinęliśmy w trakcie naszego życia, jeżeli będziemy strzegli serca. Natomiast jeżeli zaniedbamy serce, a spróbujemy pilnować się pod innymi względami, no właśnie ustrzec się przed błędem i błędnym postępowaniem, do jakiego błąd często prowadzi, to wtedy nam się nie uda przed tym ustrzec, bo bez boskiej pomocy sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ustrzec się przed błędem. Ci, którzy propagują błąd, przede wszystkim szatan i narzędzia, których on używa, są często intelektualnie zdolniejsi od nas, mają wyższe umiejętności rozumowania i sposób prezentacji podania błędu może być tak subtelny, że będzie nam ciężko się zorientować, że jest to błąd, jeżeli nie będziemy mieli boskiej pomocy, jeżeli Duch Boży będący w nas bardziej niż nasza głowa i nasze rozumowanie nie wskaże nam, że coś tutaj jest nie tak i nie jest to zgodne z boskimi zasadami, ze Słowem Bożym, bo człowiekowi może się wydawać coś słusznym, a w rzeczywistości to słuszne wcale nie jest. Dopiero Bóg pokazuje poprzez swojego ducha albo poprzez swoje opatrzności, że nie jest to rzecz właściwa. Tak jak prorok pisał, że niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do zguby. To prorok w Przypowieściach Salomonowych 14:12 takie słowa zapisał. Dlatego też strzeżenie serca przede wszystkim. Intencje, nasze pobudki mają najważniejszą wagę, najwyższą wagę, są ważniejsze od tego, co robimy, bowiem tak jak mówiłem na poprzednim wykładzie, to liczy się nie tyle to, co robimy, ale to, co chcemy robić. Liczy się nie tyle to, kim jesteśmy, ale to, kim próbujemy być, kim pragniemy być. I liczy się nie tyle to, czego dokonaliśmy, ale z jakimi intencjami to robiliśmy. Jeśli nasze intencje były w porządku, to my sami byliśmy w porządku wtedy i jesteśmy w porządku. Jeśli nasze intencje są złe, to my sami jesteśmy źli, bez względu na to, ile dobrych rzeczy byśmy nie czynili. Tak jak to w 1 Koryntian 13, od 1 do 3 apostoł Paweł pisze, opisując, zanim przystąpi do opisywania przymiotów, podawania charakterystyki miłości, to pisze o tym, czym by był, gdyby miłości nie miał, że byłby niczym, a wylicza różne wielkie rzeczy, które by dokonał i wielką wiedzę, jaką mógłby posiadać, to nic by mu nie dawało bez odpowiednich uczuć, bez miłości. Więc intencje są najważniejsze i to nasz wewnętrzny stan naszego serca zabarwia emocjonalnie wszystkie nasze postrzegania, całą naszą percepcję, to jak widzimy rzeczywistość wobec nas, tak jak pisał apostoł Paweł w Tytusa 1:15, że dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych nic nie jest
czyste, bowiem oni poprzez swój pokalany stan serca wszystko kalają w swoim zrozumieniu, nie widzą nic czystego, bowiem nic czystego nie ma w nich samych, ponieważ sami nic czystego nie czynią i bez jakiejś grzesznej pobudki czy samolubnej pobudki nie uczyniliby nic, to wydaje im się, że wszyscy inni postępują dokładnie tak samo. Jeżeli ktoś czyha na swojego bliźniego, to wydaje mu się, że każdy jego bliźni czyha na niego tak samo jak on. Dlatego musimy starać się dbać o swoje serce, określać w jakim jest stanie, byśmy byli pewni, że do dobrego postępowania pobudzają nas dobre motywy, że mamy dobre intencje. No to było powtórzenie tego, co mówiliśmy w poprzednich dwóch wykładach, a dzisiaj kontynuujemy. Będziemy zastanawiali się nad innymi wersetami ze Słowa Bożego, które w tym temacie mają znaczenie. I na początek chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad przypowieściami 21:4 i to w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej, bo te nowsze tłumaczenia dość znacznie odbiegają od tego właśnie tłumaczenia. A w przypowieściach 21:4 w przekładzie Biblii Gdańskiej czytamy: wyniosłość oczu i nadętość serca i oranie niepobożnych są grzechem. No to, że wyniosłość oczu i nadętość serca są grzechem, no to rzecz oczywista dla każdego. To i w innych miejscach Biblii możemy o tym przeczytać, że pycha jest tym, co jest obrzydliwością w oczach Bożych. Ale oranie niepobożnych jest grzechem. Cóż jest grzesznego w samym oraniu? W samej czynności orania przecież nie ma nic grzesznego. Jest to najbardziej stosowna i właściwa czynność konieczna do tego, zanim się obsieje pola i będzie można uprawiać żywność, która przecież jest potrzebna do podtrzymania życia ludzkiego. Ale człowiek, który był niepobożny, bo tutaj jest pewien werset, mówi nie, że samo oranie jest grzechem, bo samo oranie nie jest grzechem, jest czynnością godną pochwały, dobrą, no ale oranie niepobożnych jest grzechem. Bo człowiek niepobożny, jak ora to pole, to czyni to ze złymi intencjami, pełen gniewu, opanowany przez złego ducha, czy też pod wpływem samolubnych pragnień, chce zarobić wielkie pieniądze, by wydać je na cele grzeszne, samolubne czy światowe. To jest to człowiek niepobożny i wtedy jest to grzech. Wtedy on tak dobrą i słuszną czynność, jaką jest wytwarzanie żywności, zamienia na coś grzesznego. I chociaż z rolniczego punktu widzenia jego oranie może być najlepsze, jego bruzdy najprostsze, to dopuszcza się on grzechu, podczas gdy ten, który mógł orać z rolniczego punktu widzenia znacznie słabiej, uzyskał aprobatę od Boga, bowiem Bóg patrzy na serce, na motyw pobudzający do działania i dlatego tak niewinna czynność, jaką jest oranie, może stać się grzechem, gdy stoją za nią złe motywy. Możemy to stwierdzenie i oranie niepobożnych zrozumieć szerzej, że tutaj nie chodzi o samą czynność orania, bo przecież w dzisiejszych czasach to większość ludzi nie zajmuje się oraniem, większość chrześcijan nie zajmuje się oraniem. Powiedziane zostało to w czasach, kiedy większość ludzi była rolnikami. W dzisiejszych czasach rolnictwem para się no, nie większość, tylko mała mniejszość ludzkości. Więc to oranie to po prostu działanie. Działanie niepobożnych są grzechem. Wszystko, co czynią, jest grzeszne, bowiem stoją za tym grzeszne intencje i pobudzały ich właśnie do tego ich grzeszne skłonności, żeby zrobić te rzeczy, nawet kiedy te rzeczy same w sobie były dobre. Wszystko, co czynią niepobożni, zabarwiają swoją niepobożnością, swoją grzesznością, swoim egoizmem, swoją światowością. Nawet pobożność może być grzeszna. Pobożność taką, jaką przejawiają osoby, które w rzeczywistości nie są pobożne, a tylko wydają się takimi być. W Izajasza 66 rozdziale, a w 3 wersecie czytamy na przykład: kto zabija wołu na ofiarę, jakoby zabił człowieka. Ofiarowywanie wołów
było religijną powinnością Żydów pod zakonem. W określone dni, święta mieli złożyć takie czy inne ofiary. Ale werset nie pochwala takiego postępowania. Mówi nawet, że kto zabija wołu, jest jakoby zabił człowieka, czyli jak wielki grzesznik, jak morderca. Dlaczego? Dlatego, że Izraelici odeszli w swych sercach od Pana i częstokroć składali ofiary na pokaz, pobudzani pychą i próżną chwałą. I coś takiego się Bogu nie podobało. Bóg takich ofiar sobie nie życzył. Bóg nie miał upodobania w samych ofiarach. Te ofiary miały być wyrazem stanu ich serca, ich wiary, polegania na Bogu, wdzięczności do Boga za wyprowadzenie ich narodu z niewoli egipskiej, za podtrzymywanie egzystencji tego narodu później w ziemi obiecanej, a te właśnie motywy, uczucia zeszły na plan dalszy u wielu, albo wręcz zniknęły, została tylko ta zewnętrzna forma bez serca. I w takich przypadkach pisał prorok, mówiąc, że kto zabija wołu na ofiarę, jakoby zabił człowieka. A nie jest to jedyne miejsce w Biblii, gdzie jest o tym mowa. Gdybyśmy na przykład zobaczyli do Przypowieści 21-27, to przeczytamy tam w Przypowieściach 21-27. Ofiara bezbożnych budzi wstręt, tym bardziej, gdy składa się ją za ohydne postępowanie. Ofiara bezbożnych budzi wstręt u Boga. Chociaż składają wołu czy jakiekolwiek inne zwierzę na ofiarę. Tak, a za ohydne postępowanie, czy też nieohydne motywy, to różne tłumaczenia różnie przekładają. Tak teraz przeczytałem z Biblii Warszawskiej, jak ten werset jest oddany. Więc kto składał ofiarę nie po to, by pokazać Panu, ile jest gotów mu poświęcić, ale po to, by zrobić wrażenie na innych, pokazać wszystkim, jak bardzo jest pobożny, ktoś taki dopuszczał się grzechu. W oczach Pana był jak morderca, jak wielki grzesznik. Ofiara bez serca w dobrym stanie była właśnie ohydą dla Pana, bo Pan sobie wcale nie życzył ofiar, Pan sobie życzył właściwego stanu serca, tak jak możemy przeczytać chociażby u proroka Ozeasza w 6 rozdziale, w wersecie 6. Gdyż miłosierdzia chcę, nie ofiary, waszego poznania Boga bardziej niż całopaleń, napisał prorok. A gdybyśmy zobaczyli, co prorok Izajasz pisał na ten temat, to możemy przeczytać w 1 rozdziale proroctwa Izajasza, w wersetach od 11 do 17, takie słowa. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, i krwi byków, i jagniąt, i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływania uroczystych zebrań nie mogę ścierpieć, świąt i uroczystości. Waszych nowiut i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się, znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Tak pisze prorok Izajasz, pokazując wyraźnie, jaki jest boski punkt widzenia, że ofiary przy złym postępowaniu, wynikającym ze złego stanu serca, są rzeczą obrzydliwą, obmierzłą dla Pana i Pan sobie ich zupełnie nie życzy. Możemy jeszcze zerknąć do Amosa 5 rozdziału. Wersetu 21, Amos 5 rozdział
od wersetu 21 do 24 pisze tak. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania. A na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni. Nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający, pisze prorok Amos. Mówi, że nie tylko te ofiary, zwierzęta przynoszone na ofiarę dla Pana stały się obrzydliwością dla Boga, ale także pieśni, jakie śpiewali na chwałę Pana przy okazji różnego rodzaju zgromadzeń i świąt w Jerozolimie, też stały się czymś obrzydliwym, czymś, czego Bóg nie chce słyszeć, bo nie ma prawa, bo nie ma sprawiedliwości, bo jest tylko pokaz od święta. Wszyscy są religijni i przychodzą do świątyni i składają ofiary i śpiewają pieśni, po czym gdy wychodzą, zapominają o Bogu zupełnie, o Jego prawie, a oddają się wszelakiego rodzaju niecnym, grzesznym i samolubnym zachciankom ludzkiej natury, czego Bóg nie pochwala i każe im usunąć jako rzecz, której nie chce kompletnie widzieć. Więc jeżeli coś jest na pokaz tylko, a nie stoi za tym właściwa motywacja, właściwy stan serca, to się Bogu nie podoba i Bóg nie może tego przyjąć. Mówiliśmy tutaj o przykładach biblijnych ze Starego Testamentu związanych z cielesnym Izraelem, a teraz weźmy sobie przykład współczesny, nas dotyczący, nie cielesnych Izraelitów, a duchowych Izraelitów. W zborze czy na innym zebraniu ktoś może wstać, by odmówić modlitwę. I może to być najpiękniejsza modlitwa kiedykolwiek wypowiedziana w tym zborze. Ale jeśli intencją odmawiającego ją było zrobienie wrażenia na innych braciach i siostrach, pokazania jak wielkie zdolności mają w tym aspekcie, o ile są zdolniejsi od innych, to Bóg nigdy nie wysłuchał tej modlitwy. Ta modlitwa była grzechem w jego oczach, ponieważ intencje stojące za nią były złe. Modlitwa sama w sobie mogła zostać stosownie wygłoszona ze wszystkimi elementami. Każda myśl niej wyrażona mogła być zgodna ze Słowem Bożym, mogła wyrazić uczucia wielu osób, lepiej niż jakakolwiek inna, ale jeśli pragnieniem stojącym za nią była chęć zabłyszczenia przed zborem, Bóg nigdy nie wysłuchał tej modlitwy od osoby, która ją wygłaszała. Serca innych osób mogły na nią zareagować, podpiąć się pod nią i Bóg uznał ją za ich modlitwę. Oni się modlili, ale nie ten, który ją wypowiadał. Udamy się teraz do Mateusza 15:7-8. Mateusza 15:7-8 mówi tak. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie jednak mi cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Werset pokazujący to, że to, co jest tylko na pokaz, czyli właśnie obłuda, hipokryzja, udawanie pewnych rzeczy, jest czymś, co się Bogu nie podoba, to czczenie tylko wargami, tak jak w kontekście tego przykładu. Piękna modlitwa na wargach, a w sercu nic za nią nie stoi, albo stoją wręcz przeciwne uczucia, złe, grzeszne uczucia, a tylko piękne słowa wychodzą. Tak więc to oddawanie czci wargami tylko Bogu się nie podoba, bo serce jest daleko. Tak, i to jest daremne oddawanie czci Bogu wtedy. Nie przynosi żadnej pożytku, jeżeli nie ma serca we właściwym stanie. I możemy w tym kontekście zacytować jeszcze jeden biblijny przykład z Nowego Testamentu. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, wersety od 9 do 14. Mamy tutaj pewną przypowieść. Odświeżmy sobie ją.
I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są sprawiedliwi, a innych lekceważyli, to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mojego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Tak? Modlitwa tego, który ma zbyt wysokie mniemanie o sobie, uważa się za lepszego od innych i w takim właśnie duchu pychy, prezentacji swoich osiągnięć wobec Boga, że stwierdzenia, że wręcz Bóg powinien być mu wdzięczny, bo on jest taki wielki, taki wspaniały, tak bardzo przestrzega jego prawa, to taki ktoś nie podoba się Bogu. Ta modlitwa nie zostaje wysłuchana, bowiem nie ma odpowiedniego stanu serca za nią. Bowiem intencje i pobudki serca liczą się znacznie bardziej niż sam czyn. Sam czyn mógł być zły w sobie, mógł zszokować innych, wywołać powszechne oburzenie, ale jeśli w sercu czyniącego były najczystsze intencje i pragnienia służenia Bogu i wielbienia Go, to wtedy Bóg nie liczy tego zła przeciwko takiej osobie. Ta osoba nadal cieszy się jego aprobatą, bowiem Bóg widział intencję leżącą u podstaw takiego postępowania. Oczywiście Bóg będzie starał się uświadomić takiej osobie, że czyn sam był zły, by ta osoba już więcej nie czyniła tego. Może zesłać nawet pewne dyscyplinujące doświadczenia, można by je nazwać nawet karzącymi, żeby po prostu oduczyć taką osobę nieodpowiedniego postępowania, skoro ta osoba pomimo swych czystych pragnień i intencji tego nie widzi, czyli popełnia grzech adamowy całkowicie wówczas, to nie odrzuca takiej osoby. Ta osoba wciąż cieszy się boską aprobatą. I odwrotna rzecz też jest prawdą. Jeżeli czyn mógł być właściwy, słuszny, który rzecz dobrą mógł ktoś dokonać, mogła spotkać się z aprobatą i pochwałą wszystkich wokół, ale jeżeli było tam za tym czynem stało pragnienie pychy, czy też pokazania się innym, to ktoś taki nie zdobył boskiej aprobaty, został przez Boga potępiony za ten czyn. Wiedząc o tym, powinniśmy cały czas osądzać nasze postępowanie i udawać się do Słowa Bożego, do księgi, którą Bóg dał, by nauczyć nas, jak osądzać nasze własne intencje. Mówi nam o tym Żydów, 4 rozdział, a 12 werset, gdzie w Żydów 4:12 czytamy następujące słowa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Tutaj czytamy, że Biblia umożliwia nam dostrzeżenie prawdziwych intencji, motywów, myśli i pragnień naszych serc. I tylko proporcjonalnie, jak będziemy udawali się do Słowa Bożego, to będziemy mogli odpowiednio ocenić nasze motywy i nasze serca. Wtedy nasz osąd będzie słuszny, bo jeżeli tego nie czynimy, gdy mówimy sobie, że uważam, że jestem równie dobry jak inni, a może lepszy niż inni, czy brat taki albo inny, a skoro on jest dzieckiem Bożym, to ja też muszę nim być. Albo jeżeli mówimy sobie, że wiem, iż moje serce jest w porządku i wiem, że moje intencje są dobre, to wtedy, gdy zadowalamy się takimi stwierdzeniami, to znaczy, że prawdopodobnie nie udajemy się do Słowa Bożego,
po to, by właściwie osądzić nasze motywy, nasze serca. I wtedy nasz osąd, to co nam się wydaje, jest nie tylko bezwartościowe, ale wręcz błędne i szkodliwe. Jeżeli nasz osąd lgnie jednak do zasad Słowa Bożego, do ducha zawartego w Słowie Bożym, wtedy nasz osąd nie zwiedzie nas na manowce, bowiem wtedy będzie to tak, jak gdyby sam Pan nas osądzał. Jeżeli mam i nasz osąd jest tym lepszy, tym trafniejszy, im więcej Ducha Bożego w sobie mamy. Gdybyśmy mieli 100% Ducha Bożego, z którym oczywiście nikt z nas nie posiada, 100% Ducha Bożego, gdybyśmy mieli 100% Ducha Bożego, to w każdej sytuacji sądzilibyśmy tak, jak sądzi Bóg. Wydawalibyśmy taki sam osąd w stosunku do danej rzeczy, czy jest dobra, czy jest zła, jakby to sam Bóg czynił. Ale im więcej Ducha Bożego mamy, tym nasz osąd tym bardziej się przybliża ku temu niedościęgnionemu celowi, jakim jest właśnie sądzenie w taki sposób, jak sądzi sam Bóg. Jesteśmy w stanie sądzić z boskiego punktu widzenia, jeśli pozwolimy na to, by umysł Boży zamieszkał w nas obficie, jeśli pozwolimy na to, by Duch Święty w nas zamieszkał, by On przeniknął w nas ze Słowa Bożego. Jeśli chętnie chłoniemy tego Ducha Bożego, więc tylko Pan potrafi bezbłędnie odczytywać intencje serca, jak mówi nam tutaj zaraz następny werset Żydów 4,13, który mówi: i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać się sprawę. Więc starajmy się tak sądzić, jak gdyby to sam Pan czynił. I chociaż ostatecznie to On będzie naszym sędzią, to nie zapominajmy, że my także mamy siebie osądzać, a nie czekać, aż Pan nas osądzi poprzez zesłanie nam batów. Lepiej jest dla nas, jeśli sami się osądzamy i próbujemy wykrywać, a następnie poprawiać nasze błędy. Lepiej jest tak, niż gdy czekamy, aż Pan pokaże nam czarno na biało nasze pomyłki i błędy. Moglibyśmy tutaj zerknąć do 1 Koryntów 11 rozdziału. Pierwszy do Koryntów, 11 rozdział, wersety 31 i 32. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy ze światem nie zostali zasądzeni. Czy tutaj mamy potępieni, ale tutaj tak możemy poprawić to tłumaczenie na zasądzenie, tak jak na przykład kody podają. Te wersety nawołują nas do tego, byśmy analizowali swoje własne postępowanie. W kwestii strzeżenia swojego serca niezbędne jest analizowanie samego siebie, czy też badanie samego siebie. Tutaj można by przypomnieć, że jest to jeden z elementów, 7 elementów życia chrześcijanina. Badanie swojego postępowania, a także badanie swoich tych wewnętrznych sprężyn, które pobudzają do postępowania, które napędzają nas, które są tym siłą, motorem napędowym naszego postępowania, czyli badanie naszych intencji, pragnień i uczuć. To też się zawiera w analizowaniu samego siebie. Po to, byśmy mogli się uczyć, po to, byśmy mogli zmieniać w nas to, co jest niezgodne z wolą Pana, po to, byśmy mogli właśnie uczyć się z naszych błędów, z naszych pomyłek, których się dopuszczamy, bo jeżeli nie będziemy sami korygowali swojego postępowania, to Pan będzie nas wychowywał, to Pan będzie nas korygował poprzez zsyłanie nam różnego rodzaju doświadczeń, które będą wymuszały na nas korekty naszego postępowania. Bo dał nam swoje słowo Bóg i oczekuje, że będziemy się omywać przy Jego użyciu. Dlatego też Słowo Boże czasami nas używa jest pod symbolem wody przedstawiane w Biblii, bo woda ma siłę umywającą. Wiemy i możemy jeszcze powiedzieć, że ciepła woda myje lepiej
niż zimna woda. Tak więc jeżeli do tego dołożymy naszą gorliwość, ten ogień pałający w nas, czyli prawdziwe pragnienia, chęć do tego, żeby z tej wody omywającej korzystać, to będziemy w stanie sporo brudu, grzechu z siebie zmyć, jeżeli to nie będzie tylko zimna woda, jeżeli nie będzie to tylko litera Słowa Bożego, którą będziemy czytali, tylko dołożymy do tego naszą gorliwość, nasz zapał, to dostanie się jak ciepła woda, która ma dużą siłę omywającą, to więcej usuniemy z siebie. Pan daje nam też swoje opatrzności, które mają nam pokazać pewne rzeczy, których z samego Słowa Bożego nie jesteśmy w stanie zobaczyć i oczekuje, że będziemy korzystali z tych pomocy, że Duch Boży, jaki rozwinęliśmy sobie do tej pory, podpowie nam pewne rzeczy, bo przy pomocy tych trzech elementów, przy pomocy swojego Słowa, swojego Ducha i swoich opatrzności Pan nas prowadzi. Ale jeżeli my sami nie osądzamy siebie, nie analizujemy samych siebie i nie wprowadzamy korekt, no to Pan będzie musiał się włączyć w akcję, włączyć się do działania i pokazać nam, że pewne rzeczy są niewłaściwe i okolicznościami życia, swoimi opatrznościami wymusić na nas pewne zmiany, których sami albo nie widzimy, albo nie chcemy wprowadzić, a ponieważ łagodne formy postępowania nie pomagają, no to wtedy nie pomogły do tej pory, no to wprowadza się takie ostrzejsze, bardziej drakońskie metody postępowania, wychowywania, tutaj w postaci no, cięższych doświadczeń, które mają nas nauczyć pewnych rzeczy, po to, byśmy tutaj nie musieli być tak jak świat osądzeni jako potępieni, godni śmierci, no bo świat już jest osądzony w Adamie, jako skazany na śmierć. Byśmy tak samo, tutaj jest to pisane do chrześcijan w wieku Ewangelii, by tak samo jak świat nie musieli zostać uwolnieni już od wyroku śmierci poprzez swoje poświęcenie, poprzez spłodzenie z ducha, żeby znowu na tą śmierć nie musieli zostać zasądzeni, potępieni, tak jak świat jest od samego początku, od upadku Adama na świat skazany. Drugi do Koryntów 13,5 mówi nam, tutaj zacytuję tłumaczenie z angielskiego przekładu Philipsa. Powinniście sobie samym się przyglądać, by mieć pewność, że naprawdę jesteście Chrystusowi. To siebie powinniście badać, a nie mnie. Do tego czasu powinniście wiedzieć, że Chrystus jest z was, chyba, że nie jesteście prawdziwymi chrześcijanami. Przeczytam ten werset jeszcze raz. Drugi do Koryntów 13,5. Powinniście sobie samym się przyglądać, by mieć pewność, że naprawdę jesteście Chrystusowi. To siebie powinniście badać, a nie mnie. Do tego czasu powinniście wiedzieć, że Chrystus jest z was, chyba, że nie jesteście prawdziwymi chrześcijaninami. By to czynić, by posuwać się do przodu na ścieżce życia chrześcijańskiego, to musimy pilnie strzec naszych serc. Strzeżenie naszych serc oznacza pilnowanie naszych uczuć, krytyczną inspekcję każdego motywu w życiu. Dlaczego mówimy? Jaki cel chcemy osiągnąć? Dlaczego robimy to, a nie tamto? Czy pobudki są chlubne, sprawiedliwe, pełne miłości? Czy miłujemy sprawiedliwość? Czy nienawidzimy nieprawości? Czy miłość Boża jest rozlana w naszych sercach? Czy wzrasta w stosunku do Boga, braci oraz innych bliźnich? To właśnie na tym polega czuwanie, strzeżenie naszych serc. Jeśli w wyniku takiego postępowania dostrzeżemy, że gdzieś w zakamarkach naszego serca czai się samolubna myśl lub motyw czy pragnienie, to powinniśmy przystąpić natychmiast do jego usuwania, by serce mogło być czyste. Bowiem strzeżenie serca oznacza też aktywne działanie w miłości, dobrotliwości, życzliwości oraz w rozwijaniu zalet charakteru. Strzeżenie serca to nie tylko oczyszczanie tego serca z wszelkich goryczy, zapalczywości, gniewu, krzyku, złorzeczenia i samolubstwa, ale także przyozdabianie naszych serc owocami Ducha Świętego. Tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Galatów w 5 rozdziale, Galatów 5 rozdział
pisze w wersetach 22 i 20, wersetach 22 i 3. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Te rzeczy trzeba wykształtowywać. Trzeba, by te rzeczy rosły, tak jak owoce rosną, stają się coraz większe, dojrzewają i wtedy, gdy dojrzeją, to osiągają swój doskonały stan i my w tą samą stronę powinniśmy zmierzać, spróbując strzec naszych serc. Tutaj wrócę na chwilę jeszcze do słów z Żydów 4:12, gdzie czytaliśmy, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, tak, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Teraz, w jaki sposób Słowo Boże jest żywe i skuteczne? No, Słowo Boże jest zapisane w Biblii. Tutaj mamy na kartkach. Czy ono, bo jeżeli człowiek jest żywy, to wiemy, jaka jest różnica między człowiekiem żywym a martwym. Natomiast Słowo, jak może być żywe? Słowo, to co my mamy, to jest zapis. Farba drukarska na białym papierze. Żeby ono było żywe i skuteczne, to my musimy je ożywić. To Słowo Boże może być żywe i skuteczne w nas. Nie, gdy jest na papierze tylko, gdy jest w Biblii tylko, to nic nam nie daje. Ale my, jeżeli się zapoznamy z nim i ono będzie w nas żyło, jeżeli będzie w nas trwało, tak jak to nasz Pan powiedział do swoich uczniów, że jeżeli będziecie trwali w moim Słowie, to to właśnie... Można inaczej powiedzieć, że jeśli Słowo moje będzie w was żywe i skuteczne, wtedy ono się staje, jak jest żywe, to wtedy jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, który ma tutaj wielką moc rozdzielania, bo obosieczny tnie z obydwu stron, jest ostry na obydwu swoich krawędziach, nie tylko na jednej, tak jak na przykład najczęściej nóż kuchenny jest narzędziem jednosiecznym, ostrym tylko z jednej strony, z drugiej nie. A tu mówimy, że Słowo Boże będzie nawet ostrzejsze niż miecz obosieczny, który jest ostry po obydwu swoich stronach, na obydwu krawędziach i będziemy w stanie osądzić zamiary i myśli serca. No właśnie, myśli serca, pobudki, intencje, motywacje. Wtedy można to uczynić, ale to Słowo Boże musi w nas żyć. Wtedy Duch Boży z tego słowa przenika do nas i żyje w nas. Można by było pomyśleć, że takie postępowanie, że ciągłe analizowanie, czuwanie, by odpowiednio postępować, a później jeszcze po postępowaniu już analizowanie i badanie swojego postępowania, wprowadzanie korekt, musi być wielkim wysiłkiem i także ogromnym utrapieniem, tak ustawicznie myśleć o słuszności czy też niesłuszności każdego czynu, każdego słowa, każdej myśli, każdego uczucia, jakie się w nas pojawia. A jeszcze ktoś mógłby powiedzieć, że jeszcze gorszy musi być obowiązek odrzucania i wyrzekania się każdego swojego własnego uczucia, nie będącego w pełnej zgodzie ze sprawiedliwością i miłością. Tak może się komuś wydawać, kto nie chodzi razem z Bogiem w swoim życiu, to wtedy takie wyrzekanie się samego siebie, no to najgorsza rzecz, jaka mogłaby się przytrafić, tak jak to kiedyś ktoś powiedział, że jakby zrezygnował z tego czy tamtego, to wtedy przecież już nie byłby sobą. No to dla człowieka tego świata najstraszniejsza rzecz, że ten świat zachęca wszystkich, żeby każdy był sobą, by realizował samego siebie, no ale nie są to ideały dla chrześcijanina. To nie są ideały dla chrześcijanina. Chrześcijanin nie po to poświęca się Bogu, żeby być sobą, tylko przychodzi do Boga po to, by stawać się lepszym, by się przemieniać, nie by pozostawać właśnie sobą, takim jakim był, gdy przyszedł, tylko po to, by odnawiać się, przemienić swój umysł, by stać się nowym człowiekiem, by odrzucić tego starego człowieka wraz z jego uczynkami i
jak ktoś patrzy z zewnątrz, to może tak strasznie wyglądasz, ale dla tych, którzy są wewnątrz, czyli dla tych, którzy to czynią, którzy są zaawansowani w tym procesie, to te rzeczy wcale nie są takie straszne, bo w miarę duchowego rozwoju chrześcijanie poświęceni Bogu odczuwają wspaniałość, coraz bardziej wspaniałość tych rzeczy, które Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują, a wtedy ziemskie przyjemności, samozaparcia, samoofiary tracą wagę i znaczenie, a chrześcijanin dochodzi do takiego punktu, w którym delektuje się, rozkoszuje poznawaniem i czynieniem woli Pana. Osiąga taką postawę serca i umysłu, w której przykazania Boże nie są uciążliwe i przykre, ale radosne. To wtedy właśnie oznacza, że umysł takiego chrześcijanina został przemieniony tak, iż rzeczy, które kiedyś miłował, teraz nienawidzi, a to, co kiedyś mogło być dla niego trudne i przykre, teraz stało się przyjemnością. I do takiego poziomu możemy dojść, o ile właściwie się rozwijamy. O ile naprawdę pełnimy wolę Pana i się nią rozkoszujemy. Gdy pod przykrywką pełnienia woli Pana czynimy własną wolę, to nie możemy liczyć na postęp, nie możemy liczyć na życie wieczne, bo nie zastosowaliśmy się do słów proroka, które są głównym wersetem tego wykładu. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. A jak nie strzegłeś swojego serca, to ten żywot nie przyjdzie do Ciebie, nie stanie się Twoim udziałem i nie usłyszysz to dobrze, sługo dobry i wierny, dlatego, że nie strzegłeś swojego serca. A strzeżenie serca jest możliwe dla każdego. Każdy może to czynić. By strzec swojego serca, nie musisz być wcale bogaty, by to czynić. By strzec swojego serca, nie musisz być wcale uczony. By strzec swojego serca, nie musisz się cieszyć poważaniem, być uważany przez innych ludzi za kogoś. Każdy najskromniejszy, najbiedniejszy człowiek, chrześcijanin może to czynić. A jeśli będzie to czynił, to zapracowuje sobie na życie wieczne. Dlatego tak jak prorok, ja też kończę tym napomnieniem. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. I zakończymy modlitwą. Nasz drogi, łaskawy, niebiański Panie, przychodzimy do Ciebie w pokorze naszych umysłów i serc, by wyrazić Ci naszą wdzięczność za wszystko, co dla nas uczyniłeś. Dziękujemy Ci za stworzenie człowieka, za odkupienie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo i za wszystkie jego napomnienia. I prosimy Cię, byś prowadził nam i udzielał nam wsparcia w realizacji napomnień Twojego słowa. Prosimy Cię, byś pomagał nam strzec naszych serc, byśmy mieli siłę do tego, by je oczyszczać. Byśmy mogli delektować się czynieniem Twojej woli, a przez to tym bardziej się Tobie podobać i tym lepiej służyć. O to Cię prosimy, oddając się Twojej opiece w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.